Potem Jezus, świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło pismo, że pragnę, stało tam naczynie pełne octu, nałożono więc na chizop gąbkę pełną octu i do ust mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha. Przed chwilą usłyszeliśmy te słowa od naucznego świadka, od umiłowanego ucznia Jezusa, Jana. Opowieść, a raczej dokument o śmierci swojego Mistrza, Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga. Śmierć Jezusa, krzyż i grób to obrazy dzisiejszego dnia. Posłuchajmy, jak o tym pisze Roman Brandstetter, pisarz, wnuk właściciela tłoczni oleju lnianego w Tarnowie, urodzony w 1906 roku w żydowskiej rodzinie inteligenckiej. Jego nawrócenie na wiarę katolicką zaczęło się od obrazu krzyża. Był to przełomowy moment jego uwierzenia w Chrystusa, które dokonało się w grudniu 1944 roku. Po zakończeniu dnia pracy w biurze telegrafisty, którym był aż do końca wojny, z pliku starych tygodników zabranych do przejrzenia u siebie w domu wypadła wkładka dużych rozmiarów, ukazująca reprodukcję XVII-wiecznej rzeźby krzyża z kościoła świętego Damiana w Asyżu. Przedstawiała ona właśnie ukrzyżowanego Chrystusa. Wizerunek ten łączył dwa bliskie sercu pisarza motywy: ukrzyżowanego Jezusa oraz świętego Franciszka, i ukształtował z nim z oślepiającą wyrazistością sens własnego życia, wiarę w Chrystusa. Reprodukcja ta wyobrażała Jezusa Chrystusa w chwilę po jego śmierci. Z pół rozchylonych warg uszedł ostatni oddech. Kolczasta korona spoczywała na jego głowie jak gniazdo uwite z cierni. Miał oczy zamknięte, ale widział. Głowa jego wprawdzie opadła bezsilnie ku prawemu ramieniu, ale na twarzy malowało się skupione zasłuchanie we wszystko, co się wokół działo. Ten martwy Chrystus żył. Wówczas w pisarzu zrodziło się odczucie stanowiące przełom dla jego wiary. Pisze tak: pomyślałem, Bóg. I włożywszy reprodukcję do teczki, wyszedł. 20 parę lat później napisał dzieło swojego życia. Powieść Jezus z Nazaretu w 4 tomach. W powieści opisał wiele sytuacji, z którymi sam się zmierzał, które na swój sposób rozumiał, ale szczególny opis jest w momencie śmierci Jezusa. W swojej powieści pisze tak. Widzi Jezusa, twarz sinieje, suche, szeroko otwarte oczy zachodzą martwym szpliwem. Tułów wygina się łukowato i całym swoim brzemieniem zawisa na rozpostartych ramionach. Kolana martwieją, a wtedy bezwładne nogi nieco się rozwierają,
a stopy wykonują ledwo widoczny ruch na osi gwoździa, spod którego sączy się kropla krwi i krzepnie. Pragnę, szepcze. Jeszcze słyszy jakieś głosy, wciąż mówiące o proroku Eliaszu, rozkazy, szątaninę, stąpanie i czuje na wargach smak octu zmieszanego z wodą. Przywiera ustami, do mokrej gąbki chciwie ją ssie. Idzie ku niemu światło, utkane z najdoskonalszych i najczystszych dźwięków, zrodzonych z łagodnych drgań nieskończoności bez czasu. I otacza go ze wszystkich stron i promieniuje siedmiobarwną harmonią chórów, harf, cytr, bębnów, fletów i cymbałów i przepala go swoją niewidzialnością, cierpieniem radośniejszym od najdoskonalszej radości. Przepala go i wciąga, i wchłania, a on wstępując w nie, wstępuje w siebie, we własny nieprzebrany bezmiar, w swoją radosną, cierpiącą obecność, w oślepiający kryształ mądrości, w sam środek skrzyżowania wszystkich promieni, w pełnię, w słowo, którym zawsze był, jest i będzie, i którego nigdy nie opuszczał, chociaż teraz do niego powraca. Wypełniwszy do końca swoje człowieczeństwo, szepcze, wykonało się. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. Skonał. Krzyknęli. Maria podbiegła do krzyża i objęła ramionami skrwawione stopy syna. Centurion i żołnierze zerwali się z ziemi. Lecz zanim zdążyli powstrzymać nieśmiało zbliżający się tłum, rozległ się daleki łoskot podobny do grzmotu. Poczuli pod nogami niespokojne drżenie, potem falowanie, z początku łagodne, pieszczotliwe, jakby znaleźli się na lekko rozkołysanym jeziorze. I nagle gwałtowne dygotanie wstrząsnęło górą, która chwiała się i trzęsła, jak płaczka pogrążona w żałobnym szale, tarzała się w progu, wydzierała sobie włosy z głowy, wichura i wyrzucała w górę zmierzwione kosmyki zarośli i gałęzi. I pazurami zroztrapując swoje policzki wyła, rozdzierającym płaczem pękających skał. Wszystko ucichło. Pod krzyżem stała matka. To nasze marne, ludzkie wyobrażenie, zakończenie ludzkiego życia Jezusa. Niech ono pozostanie i towarzyszy nam dzisiaj i całe nasze życie. Bo śmierć Jezusa jest nadzieją wszystkich naszych śmierci. Śmierci z powodu koronawirusa, śmierci spowodowanej innymi chorobami, śmierci z powodu starości, ale także te śmierci zadane przez innych, śmierci dzieci zabijanych w łonie matek, śmierci ludzi mordowanych w Katyniu, śmierci z innych miejsc kaźni, śmierci delegacji lecącej 10 lat temu do Katynia. Te śmierci mają sens tylko dlatego, że była wcześniej ta jedna Jezusowa, bo z niej rodzi się nasze zmartwychwstanie.